Siemano mordeczki, witajcie w kolejnym vlogasku profesora, haha, profesora, powiem więcej, króla mechaników, hehe, miałem niezłą bekę, bo ostatnio na jakimś portalu chyba WRC czy coś takiego zacytowali profesora i napisali król mechaników, ha, śmieszne. Także, żeby było wszystko wyjaśnione, nie czuję się królem mechaników, mogę być co najwyżej takim paziem mechaników, ale dzisiaj mam dla Was oczywiście kolejny mechaniczny temat i jest to weryfikacja stanu technicznego, znaczy weryfikacja, to jest tylko takie krótkie, luźne rzucenie okiem na silnik i co jest w nim zepsute i mam tutaj trzewia silnika 1.8 z Mazdy MX-5, jest to silnik przedliftowy z roku 2000, jest to jeszcze jednostka bez zmiennych faz rozrządu. Prezentowany słupek ma przebieg około 160 tysięcy km, był eksploatowany na torze. Teraz robimy jego odbudowę i też będzie miał być eksploatowany głównie na torze. Chcę Wam pokazać, tak aby może pokazać Wam taką ciekawostkę, co się działo z tym silnikiem, dlaczego brał bardzo duże ilości oleju, bo tam absurdalnie duży, jakiś litr na 300 km czy coś takiego. Także co było w nim zepsute? Co pakujemy tam nowego i jak to wygląda. No i zapraszam do oglądania. Dobra, zobaczcie, co tutaj będziemy dzisiaj oglądali. Obejrzymy sobie tuleje cylindrowe, a raczej cylindry, jak wyglądają. Popatrzymy sobie tutaj na łożyska główne, na łożyska korbowe. Zobaczymy sobie, co jest nie tak z tłokami, z pierścieniami. Rzucimy okiem na pompę oleju i obejrzymy wał korbowy. Także na temat każdego z tych elementów coś powiem. Generalnie duże zużycie oleju. Skąd brało się to duże zużycie oleju? Spójrzmy najpierw na tuleje cylindrowe. Mamy oczywiście tutaj blok żeliwny i powiem Wam, że to jest pancerny. Ten słupek to naprawdę pancerna sztuka. Jest to odlew całkowity, żeliwny, więc są tutaj tak, tuleje tak zwane suche, czyli blok jest tuleją. Chyba tutaj to jest jednorodny materiał, żeby Was nie oszukać. Chociaż być może nie jest jednorodny. Trudno powiedzieć. Potrafi być tak, że są wstawiane jednak te tuleje. Tutaj wydaje się, że jest to jednorodny materiał. I zobaczcie. Tak jak się spojrzy, to wspaniale widać siatkę honowniczą jeszcze, co nie? Widać ładnie siateczkę i można pomyśleć, kurczę, super cylindry, jeszcze by sobie ten silniczek pośmigał. Niestety nic bardziej mylnego. Kiedy przyjrzymy się bardziej dokładnie, okazuje się, że wszystkie cylindry mają raka, są uszkodzone, mają głębokie wżery wywołane korozją. Patrzcie. Uwaga. Zobaczymy, czy uda się to. Patrzcie, widzicie to? Te plamki to są ubytki materiału. To są bardzo silne ubytki materiału. Tutaj cylinder numer 1. Patrzcie, cylinder numer 2. Cylinder numer 3. I tutaj tak wysoko cylinder numer 4. Generalnie na pierwszy rzut oka wyglądały całkiem nieźle, ale niestety te wżery wykluczają te cylindry z dalszego użytkowania. Trzeba je albo rozwiercić, czyli rozwierca się na kolejny rozmiar, na tłoki tak zwane nadwymiarowe, lub można wstawić tuleje. Tutaj zdecydowaliśmy się na rozwiercenie i wstawienie większych tłoków. Oj, tutaj będzie dobra robota. Kurczę, mam nadzieję, że nagram Wam coś, jak ten silnik już będzie zrobiony i będzie jakaś jazda próbna, może jakiś pomiar mocy nawet, bo tutaj będzie niezły rozwiert i niezłe tłoki wpadną do tego silnika. W każdym razie ten kierunek tutaj obraliśmy, taka technologia zostanie tu zastosowana. Uszczelka pod głowicę pozwala na to, żeby tutaj zwiększyć średnicę tłoka, średnicę cylindra, tak że wszystko powinno pracować jak należy. Teraz tak, te wżery, które zobaczyliście, czym one mogą być spowodowane? Od czego powstaje taki krater na ściance cylindra? Korozja.
Korozja może być wywołana albo płynem, który się dostawał do cylindra, albo jakimiś po prostu, jakby to nazwać, coś w paliwie potrafi być, jakieś syfy w paliwie potrafią być takie, które powodują agresywne właśnie takie silne korodowanie ścianek cylindra. Także nie jestem w stanie tutaj tego stwierdzić, co było tutaj przyczyną. Widać, że na wszystkich czterech cylindrach, więc był to czynnik, który jakby wpłynął na wszystkie cztery cylindry. Czyli tutaj jakby uszczelka pod głowicą raczej nie, bo zazwyczaj wiecie, uszczelka, no to będzie problem gdzieś na dwóch cylindrach, na jednym cylindrze. A tutaj widać, że ten sam problem dotyczył wszystkich czterech cylindrów te wżery, więc ja bym zaryzykowałbym stwierdzenie, że po prostu było coś nie tak z paliwem. Nie wiem, czy mam rację. Zgaduję tutaj, także nie traktujcie tego jako taką, jako takiej wyroczni króla mechaników. Kurde, komedia. W każdym razie podejrzewam, że po prostu było winne paliwo jakieś z jakimiś dodatkami, które spowodowały taką korozję. Albo jeszcze jest jedna opcja, że ten samochód stał wiele lat, stał nieużytkowany i po prostu to spowodowało, że korozja przyłapała te cylindry. Także też tak może być. Może gdzieś stał, to jest 2000 rok, 20 lat, może gdzieś kilka lat stał nieużytkowany i wdała się ta rdza. Następnie zaczął być używany dalej, no i już potem te cylindry zaczęły działać. Także ciężko powiedzieć tak naprawdę jednoznacznie, co spowodowało ten typ korozji. W każdym razie tutaj mieliśmy problem z dużym poworem oleju i tłoki zostaną wymienione, a cylindry rozwiercone. Teraz tak, co było przyczyną ogromnego poboru oleju? Zobaczcie, jak te tłoki wyglądają. Fatalnie. Tutaj jest tak gruba warstwa nagaru, że po prostu ta moja myjka nie była w stanie tego usunąć. Mógłbym to umyć, wystarczy to mechanicznie usunąć i jeszcze wrzucić na parę razy do myjki. No i miałbym taki efekt, że tłok byłby cały po prostu jak nowy. Ale nie robię tego ze względu na to, że te tłoki i tak idą na złom. Teraz tak, co było w tych tłokach nie tak, że ten silnik brał olej? Patrzcie, pierścień olejowy jest w porządku, nie jest zużyty. On nie był, fakt, że teraz to jest umyte, ale musicie mi uwierzyć na słowo, on nie był zanagarowany, nie był zaklejony. On ma dobrą konstrukcję, dobrze jest ten silnik zbudowany. Ten pierścień olejowy, patrzcie, jaki on jest szeroki. Tu jest zrobione wszystko tak, jak trzeba. Spójrzcie, pokażę wam, gdzie jest problem. Zrobię tylko zooma jakiegoś. Dobra, spójrzcie, teraz macie z bliska widok góry tłoka, korony tłoka oraz pierścieni. Po kolei wam pokażę pierścień olejowy zgarniający i pierścień uszczelniający. I to jest prawidłowa nomenklatura. Tam niektórzy czasami z was piszczą, jakieś dziwne swoje nazwy mówią. Słuchajcie, ja nazw nie wymyślam. Ja po prostu stosuję nazwy takie, jakie są w literaturze. I patrzcie, gdzie jest problem. Zobaczcie, pierścień uszczelniający. Już trochę brudku na niego wleciało. Ale tutaj, jak się przyjrzycie na ten grzbiecik, to zobaczycie, że tu jest aż, górka. Ja jak palcem tu dotykam, to czuć takie łypy. I patrzcie, mam tutaj listek 15 setnych milimetra i zobaczcie, ten listek tutaj bez problemu wchodzi, widzicie, między pierścień a rowek tłoka, między pierścień a tłok po prostu. Jest tutaj duża szczelina, mimo że gołym okiem nie jest to tak widoczne, to po prostu ten pierścień, kiedy, patrzcie, nie wiem, czy to zaobserwujecie, on chodzi, tak rusza się góra-dół. Kiedy on się tak rusza góra-dół, on po prostu działa jak pompa. I już tutaj sprawność tych pozostałych pierścieni, czyli pierścienia kontrolnego oleju, czy pierścienia zgarniającego, już nie ma tak dużego znaczenia, ponieważ ten jeden działa po prostu jak pompa. Góra, dół, jak pompa, pompuje olej w górę i powoduje takie właśnie. To już jest po myciu ten nagar. Takie twarde nagary. One są naprawdę jak, patrzcie,
To jest jak skała, można powiedzieć. Ogromne ilości oleju już przepalał ten silnik. Twarde. I patrzcie, to taki nagar w silniku to jest papier ścierny. Więc im więcej oleju bierze wasz silnik, tym bardziej ten papier, ten nagar, on dostaje się do oleju i niszczy całe wnętrzności silnika. Dobra, teraz patrzcie, zrzuciłem pierścienie z tłoka i powkładałem je w cylindry. Zrobimy tak tylko, wiecie, organoleptycznie sobie popatrzymy, jakie są przerwy na zamkach. Jak to wygląda, chychy na zamkach. I patrzcie. Nie będę nawet szczelinomierza wkładał, ale tutaj mamy jakieś 0,4 mm. Pierścień zgarniający, tutaj mamy jakieś 0,5, może 0,55. I pierścień olejowy, podobnie. Najważniejsza zasada jest zachowana, czyli pierścień uszczelniający ma mniejszą przerwę niż pierścień zgarniający. To jest po to, żeby nie budować ciśnienia. Patrzcie, pokażę wam na tłoku. Wytłumaczę, o co chodzi. Przerwa na pierścieniu zgarniającym zawsze musi być większa niż na pierścieniu uszczelniającym i to jest po to, żeby tutaj w tym obszarze nie budować ciśnienia. Niektóre tłoki mają nawet tutaj takie stoczenie delikatne i to się nazywa akumulator ciśnienia w tłoku. Tutaj jeśli dojdzie do zebrania dużego ciśnienia, może dojść do tego, że rozsadzi. Wtedy półkę wywala półkę w tłoku. Zawsze drugi pierścień, czyli pierścień zgarniający, musi mieć większą przerwę. Tak też jest tutaj, ale chodzi mi o to, co ja chcę w ogóle zobrazować wam teraz. Chcę zobrazować to, że wzięlibyście te pierścienie, sprawdzili, by się okazało, że one są dobre. Te przerwy są dobre, one nie są zużyte. Więc gdzie jest problem? I właśnie wam to pokazałem, że problem był w tym, że po prostu uszkodzony tłok, nie uszkodzone pierścienie. To brzmi pewnie absurdalnie, bo wielu z was często myśli, o, silnik bierze olej, to ma zużyte pierścienie. No właśnie często jest tak, że wcale pierścienie nie są zużyte, tylko jest zużyty tłok. I tak jest też w tym przypadku. No już pomijam to, że tam te cylindry były uszkodzone i tak dalej. Głowica akurat poszła do naprawy. Z tego, co się dowiedziałem, w głowicy były uszkodzone prowadnice zaworów wydechowych, no i wiadomo, uszczelniacze i tak dalej, ale nie było tam jakiejś tragedii. I też ważne info dla was, jak naprawiacie silniki, diagnozujecie problemy, zużyte uszczelniacze zaworowe nie powodują dużego poboru oleju. Pobór oleju jest taki charakterystyczny, silnik kopci zazwyczaj po postoju, ale nie ma tak, żeby brało wam tutaj aż takiej ogromnej ilości, że po prostu litr na 300 km, to tak nie ma. Wtedy, jak macie tak duży pobór, no to jest najczęściej gdzieś problem na przestrzeni tłok, pierścienie i cylinder. Teraz zobaczymy, jak wyglądają łożyska główne. Patrzcie tutaj. Nie wygląda to tragicznie, aczkolwiek są takie ślady tutaj ciał obcych. Widać brud, czyli że coś do oleju się dostawało. Którędy to się dostawało, ciężko powiedzieć. W każdym razie nie ma jakiegoś problemu typu, że było jakieś zatarcie, że coś mocnego. Panewka miękka, więc miękka panewka ma taką zaletę, że ciała obce w nią wchodzą, że ona pozwala, żeby ciała obce w nią wchodziły. No ma też swoją wadę taką, że przy dużych obciążeniach po prostu szybciej się zużywa. Więc tutaj miękkie panewki wybaczają jakieś na przykład błędy w montażu, czy też niewyczyszczenie silnika do końca. Natomiast twarde panewki nie wybaczają tego. Jak zamontujecie, tutaj w ogóle zamontujemy ACL-e, które są twardymi panewkami, one nie wybaczają jakichś zanieczyszczeń, więc tu wyjątkowo, standardowo trzeba dbać o czystość, żeby nie dopuścić do tego, żeby coś tam się dostało. Tak jak pamiętacie, kiedyś
sekcję zwłok, to u Feliksa jest sekcja zwłok, tam było BMW, w którym panewki zostały wymienione, ale ogólnie silnik był już szrotem. I kiedy zanieczyszczenia z tego silnika dostały się na te nowe twarde, mega twarde panewki, no to tam nie było zmiłuj się. Tam ten silnik się zatarł chwilę, moment po wymianie panewek. Także czystość, właśnie tutaj to, o czym mówię, czystość ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o twarde panewki. Czyli zawsze jest coś za coś. I tak wygląda stopka. Nie są jakoś tragicznie zużyte te panewki. I tak samo patrzcie teraz wał. Miło jest popatrzeć na tak zrobiony wał, na tak wypolerowany. A jeszcze wiadomo, że jeszcze on pójdzie do wyważenia. Tylko że tutaj czekamy oczywiście na tłoki, bo jeszcze nie dotarły. A tutaj taki dobry fachowiec, także może jeśli to ogląda, to pozdrawiam serdecznie. Taki dobry fachowiec mi to robił, to polerowanie. Nie było to polerowanie robione w zakładzie szlifierskim. Szczerze mówiąc, nie znam zakładu, który by takie coś mógł mi zrobić. A byłoby fajnie, gdyby taki był. Teraz tak, korbowody. Na korbowodach możemy sobie zobaczyć główki, czyli tuleje, które są w główce, i patrzcie, jak ciekawie mają zrobione rozprowadzenie oleju w formie takiego X-a. Tutaj nawet widać takie zacięcia, o tutaj będzie je widać, takie zacięcia, zasobniczki jeszcze dodatkowe. Wszystkie korbowody mają w ten sposób zrobione kanały. Ciężko jest wypowiedzieć się na temat stanu tych tulejek, ponieważ te sworznie nie zostaną zastosowane, ponieważ przyjdą nowe tłoki, które będą miały nowe sworznie, więc te tuleje będą musiały być dostosowane do tych nowych sworzni. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy. No, wiadomo, że trzeba to wrzucić na maszynę, gdzie raz, że średnica i spasowanie ze sworzniem, aby tu był odpowiedni luz, ale też kolejna sprawa, równoległość tych otworów, równoległość tego i tego, to ma być równolegle ze sobą, więc taki korbowód musi trafić, musi zostać obrobiony, żeby nie było tak, że o matko, jak wam to wytłumaczyć najprościej, macie tutaj wykorbienie, macie wał korbowy, macie tłok, no i jeśli to nie byłoby równolegle, no to w dużym skrócie ten tłok byłby tak. No to ja jakby to jest przerysowane, ale chcę wam pokazać ideę, o co chodzi. Byłoby krzywo i wtedy korbowód na przykład pracowałby w taki sposób, krzywo. I wtedy jeśli jest taki problem w silniku, no to rozbieracie korbę i widzicie tu z brzegu widać jest wyrobiona z jednej strony. No to widać, że tutaj jest jakiś problem. Natomiast tutaj na tych korbach naprawdę panewki bardzo ładnie wyglądają. Tutaj widać bardzo mało zanieczyszczeń, więc coś tam jak było, to gdzieś tam na głównych troszeczkę zrobiło bałaganu, ale tak jak zobaczyliście, widzicie to, co powiedziałem, miękkie panewki i nie ma śladu nigdzie, nie ma śladu przytarć. Czyli wszystko panewki, wszystkie jakieś tam zanieczyszczenia panewki wzięły na siebie. No w przypadku panewek twardych, tuningowych, wiadomo, to jest kompromis. Panewka twarda, tuningowa wytrzyma dużo więcej, dużo większe obciążenia, dużo większe temperatury, no ale nie wybaczy zanieczyszczeń. I tutaj się wam już powinno przyjść do głowy. No, czemu częstsze wymiany oleju? Czemu większa dbałość o silnik, o złożenie takiego silnika? Stąd to wszystko wynika. Taka naprawa trwa niestety zawsze bardzo długo, to na wszystko trzeba czekać. Dopiero jak przyjdą tłoki, będzie można to skompletować, wysłać na wyważenie, ponieważ tłoki wiadomo, że będą lżejsze, bo, a już zdradziłem, będą tu kute tłoki, a to silnik wolno ssący. Kute, które będą lżejsze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno trzeba będzie wyważyć wał korbowy. Tu jeszcze taka ciekawostka, spryski nadęka tłoków. Ma ten silniczek spryski nadęka tłoków, co też to bardzo fajny feature taki w tej jednostce.
myję tłok, odejmuję temperaturę, spryskane dół, denko tłoka od spodu spryskane, to jest raz, że nasmarowany stworzeń korbowodu, stworzeń tłoka, a dwa, że schłodzone denko, odebrana temperatura z tłoka. Teraz tak, pompa oleju, tak tutaj wszystko takie czyste, a pompa brudna, bo ona jeszcze po prostu nie trafiła do myjki, więc możecie sobie wyobrazić, że to wszystko było takie brudne, tylko po prostu te są umyte elementy, a tu jest po prostu jeszcze brud, gruba warstwa brudu. I powiem wam, że pompa jest w stanie perfekcyjnym, już ona została przemierzona. Tutaj elementy współpracujące. Używa się do tego szczelinomierza. Mierzy się luz międzyzębny. Między tymi dwoma elementami mierzy się luz między bieżnią zewnętrzną a obudową. Oraz tutaj się mierzy, ile te elementy są zapadnięte tutaj w środku, w tej obudowie. Można regenerować. Zasadniczo wymienia się pompy po prostu na nowe. Aczkolwiek ta pompa jest w stanie perfekcyjnym. Także tutaj zero problemu, zostanie zastosowana ponownie. No wiadomo, to trzeba będzie wszystko jeszcze umyć, także to nie jest skręcone, tylko jest po prostu tak złożone. I bliżej końca będzie, jak będą tłoki, wtedy dopiero będzie można to wysłać, a raczej zawieźć do wyważenia. Kiedy będą już wszystkie części skompletowane, wyważone, można przystępować do składania. Oczywiście jeszcze rozwiert, czyli tłoki. Przychodzą tłoki. No razem to pójdzie akurat, tak domniemam, że pójdzie do jednego zakładu, gdzie zostaną zrobione cylindry rozwiercone oraz wyważony wał, tak że będzie wszystko za jednym zamachem ogarnięte. Ale to wszystko trzeba czasu. Niektórzy z was przychodzą, pytają, ile trzeba czekać na remont silnika. Wiecie, jeśli to ma być zrobione naprawdę z takim pietyzmem, no to długo, zawsze długo. Jeśli jest to wasz samochód do jazdy na co dzień, no to ja bym nie robił, sprzedałbym samochód chyba i kupił sobie inny. Najlepszy przykład tego, jak potrafi się robota wydłużyć, to Alfa Romeo, do której wałki pojechały na regenerację, bo wstępnie zweryfikowane wyglądały ok, ale już jak miały być zakładane głowice, już miałem składać głowice, miałem wszystko przygotowane, kilka krzywek niestety wymaga naprawy, więc pojechały wałki jeszcze na regenerację, co daje w przypadku regeneracji do świątka pojechały. W przypadku regeneracji dodatkowe 2 tygodnie, czyli silnik już miałem składać, już miał być gotowy i teraz nagle surprise, konsultacja z klientem, wysyłki i tak dalej, no to będzie nie 2 tygodnie, tylko będzie 3 tygodnie. Jak znam życie i tak to właśnie wychodzi, widzicie, mimo że niby wszystko zweryfikowane, sprawdzone, to zawsze sprawdzasz wszystko 2 razy i wychodzą jakieś jeszcze kwiatki, kurna. Ale to już nie będę wam narzekał. Tak to już, taka to robota, że tak powiem. Z ciekawostek, na filmik o Alfie Romeo musicie długo jeszcze sobie poczekać. Będę się zajmował multi-air niedługo. Zrobię sekcję, wytłumaczę wam, o co chodzi. Fajna sprawa, naprawdę. Ale jeszcze trafił do mnie, hehe, od Adriana Toyotka przyjechała. Przyjechała Toyotka, która nie lubi gazu i której psują się gniazda zaworowe. Silnik 1.6 Valvematic. I z tej okazji, że stoi u mnie Valvematic na głowicę, mam akurat do niego drugą głowicę i zobaczcie, co mam tutaj takiego fajnego. Mechanicznie sterowane, znaczy elektromechanicznie sterowane zmienne wzniosy. Piękna sprawa. Także szczerze mówiąc, mam kupę roboty. Teraz mam takich ogólnie prywatnie różnych turbulencji, więc kurde, przeprowadziłem się w takie miejsce, że nie mam internetu, więc
Mam nie lada problem z robieniem filmików na YouTube'a, ale spoko, jakoś się ogarnie temat. No i cóż, to wszystko w tym odcinku. Taki luźny vlogasek. Chciałem Wam pokazać kolejny ciekawy silniczek z Mazdy. I tyle, o, dawajcie łapki w górę. Chris pożebra trochę dzisiaj. Hehe, pożebra. Pożebra to takie słowo, pożebra? Pożebrze dzisiaj, pożebrze. Pożebra czy pożebrze? Pożebrze dzisiaj. Dawajcie łapki w górę, bo dajecie mało łapek w górę. Bydlaki. O. I najlepiej jeszcze jakbyście na Patronite'a weszli i na sklep profesora. O, te słowa to jest taki balsam po prostu na uszy hejterów. Bo hejterów też troszeczkę jest. No i cóż, to wszystko chyba. Pora zakończyć ten bardzo miły odcineczek. Nara.